Cześć, tutaj Dorota z Look for Books i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego już dawno nie nakręcałam, dotyczący, czyli jak można wykorzystywać książkę do psychoterapii. Ja to nazywam książkoterapią i dosyć często doradzam w wykorzystaniu właśnie książek do tego, żeby sobie przerobić, przeprocesować pewne problemy, z którymi się zmagamy, borykamy, szczególnie dotyczących problemów z przeszłości. Na przykład dzisiaj chciałabym Wam przedstawić trzy propozycje książek, które są dosyć popularne, a które można bardzo dobrze wykorzystać w książkoterapii dotyczącej relacji rodzinnych. I przygotowałam dla Was takie trzy książki. To jest Uwalnianie, Gdzie śpiewają raki i wrony. Trzy książki, każdą z nich omówię i powiem Wam, w jaki sposób można sobie to wykorzystać, przeprocesować i przeprowadzić tak zwaną autoterapię za pomocą książki, bez jakby konieczności, przepraszam Was, ale jestem chora, bez konieczności udawania się od razu do psychologa, bo powiem Wam, pierwszym etapem, najważniejszym jakby psychoterapii jest uświadomienie sobie przez nas problemów, z którymi się zmagamy. Te problemy często są u nas w podświadomości i najważniejszym i podstawowym jakby poziomem w terapii jest uświadomienie sobie, że mamy jakiś problem. Jaki to jest problem? To według mnie, żeby ktoś mógł to zauważyć, to właśnie jest najlepiej posłużyć się książką. Dlaczego? Ponieważ są takie dwie podstawowe techniki psychoterapii. Jest to tak zwana asocjacja i dysocjacja. Asocjacja to kiedy my jakby jesteśmy, wyobrażamy sobie, że jesteśmy właśnie częścią jakiegoś procesu, a dysocjacja, kiedy patrzymy niby na sytuację podobną do naszej, ale z jakiejś perspektywy. I właśnie tą technikę dysocjacji najlepiej właśnie zastosować z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest książka. I tutaj Wam, widzicie, dałam na początek wrony, ponieważ wrony, powiem Wam, są według mnie rewelacyjną powieścią do właśnie takich traumatycznych, ale też nie zawsze, ale do uświadomienia sobie pewnego rodzaju problemów w relacjach, w komunikacji, w uświadomieniu sobie, czym jest właśnie przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna w rodzinie, w relacjach rodzinnych. Wrony. Mamy tutaj rodzinę czteroosobową, dwójka dzieci, dwoje dorosłych, mama, tata, dwie córki, ale matka jedną córkę traktuje z takim, bym powiedziała, pobłażaniem i uważa, że ona jest lepsza, że zawsze wszystko najlepiej robi, że nie trzeba jej zwracać uwagi, że spełnia jej oczekiwania, natomiast druga, choćby nie wiadomo co robiła, tych oczekiwań matki nie spełnia, więc matka stara się ją przymusić do tego, żeby te oczekiwania spełniała. Czyli ta córka musi być zgodna z oczekiwaniami matki. Jeśli tego nie robi, to matka może
nie sama, ale prowokuje męża do tego, żeby stosował przemoc wobec tej córki. Ona stosuje tylko przemoc psychiczną, ale pokazując tą przemoc psychiczną wobec tej jednej z córek, daje też przykład tej drugiej siostrze, że wobec tej siostry można tą przemoc stosować. Bardzo trudna książka, bardzo poruszająca, ale powiem Wam, że nawet czytając tą książkę, to zauważyłam wiele, wiele przykładów z wielu rodzin, gdzie taki typ relacji między członkami rodziny występuje, tak? Czyli i tutaj mamy fajnie też ukazaną, bo mamy ukazaną perspektywę matki, która niby no mówi, że przecież ona nie chce być taka, tak, że przecież ona to dziecko kocha, tylko po prostu to dziecko według niej no jest złe, tak? A jeśli jest złe, no to trzeba je ukarać. Tak ją wychowywano i on na te same wzorce no, stosuje wobec tych swoich dzieci. Mąż, który, ojciec, który niby stara się bronić, ale pod naciskami żony dla świętego spokoju ulega i też na tym dziecku się wyżywa, tak? Też często jest to stosowane. Więc tutaj te właśnie związki relacyjne, komunikacyjne, formy przekazywania nawet tej komunikacji, to, że często nawet jak dziecko pragnie być zauważone, pragnie podwyższyć tą swoją samoocenę, to jak łatwo jednym czasami słowem u dziecka tą samoocenę stłamsić, zbić, bym nawet powiedziała, tak, całkowicie do zera. I tu jest też fajnie pokazane, czyli czym to może skutkować. Ta książka jest, bym powiedziała, i ku przestrodze dla rodziców, czyli żeby sobie uświadamiali pewnego rodzaju problemy i pewnego rodzaju kwestie, czyli że jeśli komunikuje się w pewien sposób albo daje komunikaty do dziecka, to jak to dziecko może te komunikaty moje odbierać, jakie to może mieć skutki. I też dla dorosłych nas, ale którzy mieli, powiedzmy, trudniejsze dzieciństwo, żebyśmy sobie mogli przeprocesować to i uświadomić, z czego wynika to, że gdzieś tam cały czas, nie wiem, nie czujemy się komfortowo z naszymi rodzicami. I wreszcie zamknąć, powiedzmy, te drzwi do tego tematu, żeby już w końcu zrozumieć, aha, już wiem, z czego to wynika i zamykam to. Więc bardzo, bardzo dobra książka i gorąco polecam właśnie wszystkim, którzy, tak jak mówię, gdzieś tam chcą poznać temat relacji w rodzinie. Kolejna książka, też dotycząca relacji, problemu dorastania, to jest Uwalnianie Igi Kowalskiej. I tutaj, słuchajcie, oprócz tego, że mamy problem relacji, ale jak we Wronach była głównie relacja dotycząca rodziny, tutaj mamy też relacje z rówieśnikami i postrzegania danych osób przez rówieśników bądź inne obce osoby z otoczenia. I jak postrzeganie nas przez innych, na których, powiedzmy, dobrej ocenie nam zależy, ale również przez rodziny, może skutkować na nas samych, do jakich, powiedzmy, uzależnień, do jakich chorób to może prowadzić. Tu jest opisywany przypadek anoreksji
bulimii, ale oczywiście wynikający właśnie też z trudnych relacji z otoczeniem. Z otoczeniem też tej obawy wchodzenia w dorosłość, czy kto, bohaterka sobie poradzi z tymi problemami, które wiążą się z wejściem w dorosłość, z tą byciem samodzielnym. W odnalezieniu miłości, swojego miejsca na ziemi, swojej tożsamości. No i tu mamy świetnie to ukazane i też możemy sobie przejść cały ten proces, tak? I złożoność całego procesu postrzegania też świata przez osoby zmagające się z właśnie chorobami układu całego pokarmowego, trawiennego i że są to choroby no, psychiczne, czyli tak jak anoreksja, jak bulimia. Świetne, tak jak mówię, też żeby to przejść i dla osób, które zmagają się z anoreksją, żeby być może się uwolnić. I co może nam dać to uwolnienie? I ostatnia książka, Delia Owens, Gdzie śpiewają raki. Książka, która będzie świetną pozycją dla osób, które też zmagały się z trudnym dzieciństwem, z koniecznością szybkiego wejścia w dorosłość, z koniecznością radzenia sobie samodzielnie z problemami, z porzuceniem, z odtrąceniem przez rodzinę, przez społeczeństwo, czyli coś powiem Wam, takie dwa w jednym z tym, z tych, czyli we Wronach mieliśmy typowo relację rodzinną, uwalnianiu relacje dotyczące gdzieś tam my i społeczeństwo i postrzeganie nas przez środowisko, w którym żyjemy, a tutaj połączenie tego, czyli i relacje wewnątrz rodziny i relacje ze środowiskiem, w którym żyjemy, z osobami z danej miejscowości, z danego miasteczka. I tu, gdzie często widzimy beznadziejność sytuacji, że wydaje nam się, że no, urodziliśmy się w takim miejscu, w takim czasie, że jedynym możliwym zakończeniem to jest takie, jak nie wiem, zakończył nasz ojciec, jak zakończył nasz dziadek, jak zakończyła nasza, powiedzmy, matka. A tu mamy możliwość spojrzenia właśnie, że niekoniecznie nasze życie musi się skończyć w taki sam sposób i że też możemy przełamywać pewne bariery społeczne, bądź stworzyć sobie też swój własny świat. Tutaj mamy kilka jakby możliwości, kilka dróg i to też jakby może dać ta książka bardzo dużą motywację i siłę takim osobom i też może uświadomić im, skąd się wzięły właśnie u nich pewnego rodzaju taka apatia do podejmowania wyzwań, a być może po przeczytaniu tej książki znajdą sobie tą siłę, jeśli spojrzą jakby na siebie, na tą całą sytuację z boku. Więc na dzisiaj to te trzy, tak jak mówię, typowo temat relacji w najbliższym naszym otoczeniu. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawił.
Ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby książki, oprócz tego, że są dla nas taką rozrywką, to właśnie też wykorzystywać do tego, żeby nam pomagały w naszej codzienności, dawały nam motywację do działania, pomagały nam w radzeniu sobie z problemami i tymi z przeszłości, i tymi z teraźniejszości, i w wypracowywaniu planów na przyszłość. I to nie muszą być tylko, słuchajcie, poradniki, bo dla mnie często o wiele lepszym narzędziem są powieści. Dlaczego? Ponieważ łatwiej nam wejść w, tak kolokwialnie mówiąc, w buty bohatera i poczuć się jak ten bohater, spojrzeć na niego przez pryzmat siebie, niż typowo czytać same rady. Więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobają tego typu filmiki, to dajcie znać w komentarzach, to wtedy będę starała się przygotowywać więcej. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.